Manko kochani, witam Was w kolejnym odcinku Tomczyk Wędkuje. Tym razem jadę z moją małżonką Justyną. Później dojedzie Dareczek około 17. Jedziemy, słuchajcie, na miejscowość wytypowaną przez Was, przez widzów na zakładce Społeczność. Na moim kanale YouTube zrobiłem sondę, gdzie wygrała miejscowość Łoje. No i co kochani, jedziemy i do zobaczenia nad wodą. Ryby, ryby, ryby! Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. No i kochani, powolutku jesteśmy już w miejscowości Łoje. Ja tutaj dzięki uprzejmości jednego z widzów, zobaczcie kochani, jaką mam fajną mapkę zrobioną, na której mam zaznaczone trzy pozycje. No i będziemy próbować się zasadzić w tych trzech pozycjach. No, są to fajne pozycje i na białą rybę, i na drapieżnika typu sum. Nie byłem na Łojach, oj kurczę, co najmniej 8 lat, także już nie pamiętam tych miejsc, ale zobaczymy kochani. Do zobaczenia nad wodą. Got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. Zobaczcie kochani, dojechaliśmy na miejsce, to jest miejsce numer 3. Zobaczcie jakie piękne, kawałek brzegu piaszczystego plaży, dwa zejścia, tam dalej zobaczcie kochani, powolone drzewa, widzę, że prąd też tutaj nie dosyć wiruje, także powinien mieć dołek, porzucam zaraz sondą dipper, posprawdzam jaka jest głębokość. No i kochani, jak się rozstawimy, do zobaczenia wkrótce. Ryby, ryby, ryby! No i co kochani, plan jest taki jak zawsze, złapać potwory. Myślę, że tutaj będzie moje stanowisko, jedna będzie stała wędeczka Federek, tutaj tam dalej może sumówkę rzucę. Później dojedzie Dareczek, także też swoje wędki dołoży. Plan jest taki, żeby złapać, wiadomo, jakąś białą rybę z rzeki, zarzucić ją później na żywca i upolować wielkiego zwierza, czyli catfisha naszego polskiego suma. Dla mnie to jest król naszej rzeki. Niektórzy mówią, że szczupak, ale dla mnie sum jednak to jest ryba potężna, która potrafi, że tak powiem, do wielkich rozmiarów urosnąć. Także ja zrobię zanętę, kochani, widzimy się niedługo. O, pokażę Wam dzisiaj. Będę stosował Bolandu Mega Carp Miód. Ostatnio na poprzednim odcinku w Kazimierzu bardzo nam się sprawdzał smak miodowy. Także myślę, coś takiego zastosujemy. Tutaj sobie urwiemy. Pamiętamy kochani, nawet takich rzeczy do kieszeni. Nie śmiecimy nad rzeką. Ja tego nie cierpię. Nienawidzę, jak ktoś śmieci nad Wisłą. W każdym swoim filmie mówię, słuchajcie, jesteście nad tą rzeką. Zobaczcie, jak tu jest pięknie czysto. Nawet papierka, nawet jednego browara. I to mi się podoba. Tutaj ta... No przepraszam, pochwaliłem. Znalazłem, słuchajcie, schowane, zobaczcie. Jednak nasze brudasy, no z Polski wędkarze niektórzy, no nie potrafią uszanować. Ale my to, słuchajcie, my to zabierzemy do śmieci. Bo pamiętamy, że obowiązkiem każdego wędkarza jest posprzątać łowisko w
swoim obrębie. O, ta zanęta mi się, kochani, podoba, bo jest taka grubsza. Pani w sklepie w Kozienicach powiedziała, że ma grubszą frakcję, dlatego może być na grubszą rybę. No zobaczymy, czy się sprawdzi. Mam nadzieję, że coś złapiemy, kochani, dzisiaj fajnego. Tak czy siak jest moja żona dzisiaj na odcinku, ona mi zawsze przynosi mi szczęście. Pachnie, słuchajcie, pięknie. Zobaczcie, trochę ją jeszcze dopodsypię. Trochę może delikatnie przemoczyłem. Ale pamiętajmy, że nas... O, nawet chipsy są, słuchajcie, ale i jaja. Taka ciekawa ta mieszanka. O, fajnie się klei. Fajna taka frakcja. Dosyć gruba. Pokażę wam, kochani, z góry, bo to jak tak robię, to pewnie nic nie widzę. Zobaczcie, kochani, jaka jest duża. Jaka duża jest frakcja. Pachnie, słuchajcie, musicie mi uwierzyć na słowo, wybornie. Takim miotkiem. No i co? Zakładam koszyczek. Setka, kochani, zarzucam pierwszego federka i zobaczymy. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my... Zobaczcie, kochani, pokażę wam, pochwalę się. Moja żona robi, myślę, tu w okolicy jedna z najlepszych sajgonek. A nie jest ani sajgonu, ani nie jest kośnooka. I nawet, słuchajcie, umie zarzucić wędkę. Także same plusy. Smacznego. So catch me if I fall. Woda, kochani, jakbyście się pytali, jest 140 cm. Tutaj patrzyłem na dęblin, jeżeli chodzi o puławy, 126, no i 160 chyba za wichos. Dokładnie jak patrzyłem, woda jest ustabilizowana, mimo że dzień wcześniej padało dość mocno. I przyjechał, kochani, na razie 40% ma ten. Co? Coś przyjdzie. Aha, no. Także, kochani, na razie tutaj Papa Smurf się, Darek, rozstawia. Poczekaj. Yeah. Patrzcie, kochani, na żywo włączyłem. No ale piękna, piękny ten. Ja pierdzielę, gratulacje. Piątka. Zobaczcie, kochani, 1-0 dla Justynki. Zobaczcie, jak moja żona łapie na spławik kliniki. Także, kochani, do zobaczenia. Jak coś będzie się działo, ale na razie jest 1-0-0 dla mojej żony. Ryby. O, żurawie, to jest to. Także, kochani, 1-0-0 dla mojej żony. Także jestem zszokowany. Na razie kobieta nas bije, Darek. No i co zrobimy z tym tematem? A trzeba się napić. Dokładnie tak. Oczywiście, kochani, pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich. Pozdrowienia. Powyżej 18 plus. Tak jest. Ale było, akurat włączyłem nagrywanie, wiesz? Złapało się. Ale jaja. A ci drudzy? Hamuj. Siema! Co za chuj, kurwa?
drudzy, to jest ten Jacek? Tak. Masz ładne branie, zaraz je nagram. Chyba? Jest, no. Gdzie jest podbierak? O! Ładne branie. Podbierak? Ja idę. Gdzie pan jest? Nie widzę tego. A to lepiej. A już widzę, no. To tam to? Tam. No. Chyba sum chyba. Tak? O, jest też, no. Tak. Mamy kogo, rybkę, rybkę mamy. Jej, mamy rybkę. Co mamy rybkę? I tyle waszego. Mamy rybkę, ale jako ładna. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Catch me if I fall. Gdzie jestem? Masz jakieś branie? Mhm. O, faktycznie. Skubiony. Musisz to zobaczyć, czy... Bo przeczoraj... Kurde, jesteś lekka, ja to jestem w błocie, tu prawie... Nawet jak się utopiłem prawie. No jestem cicho. No i kochani, zobaczcie, przyszedłem do żony. Zobaczcie, jak spławikuje. No zawzięła się dziewczyna, no. O. Ale zobaczcie, masz, o, jak ktoś tam powalczyło. Zobaczcie, kochani, jaki wspaniały na tych kątach zachód słońca. Wiem, no widzę. Ale tutaj jest właśnie więcej tych rybek, nie? Kółek jest, widzę. Leciał tutaj bardziej, o tak, tu właśnie. Niż tam. To musi być płytko, wiesz, płcizna i wtedy te rybki bardziej może tu chodzą. No kółek jest od zarąbania. Ale się ubrudziłem, kochani. Wiesz co, podniosłem te klapki i zobacz, klapki mi tak strzeliły błotem. A spróbuj tutaj, o tam. No tutaj właśnie jest. No, pokaż, masz robaka? No. No jednego masz, dwa, pokaż. Takie wysane. Pokaż, zobaczę. Tak, możesz to przemarzyć. Opatrzaj, bo mi coś się tu zapnotowało. Dwa tylko robaczki, kochanie, no zobaczcie, no co to jest. Czekaj, no, coś mi się... Ten... No zobaczymy, jak żona wyjdzie z opresji, dobra. No dwa robaczki jeszcze wystarczą. Oj, bo nie popuściłam. Dobrze, ona se odpłynie tam.
Zobacz, jak raz pływa w te miejsca, gdzie są brania. Ale robaków to na takim haczyku powinnaś mieć ze 4. Co najmniej. Popuść, no. O, zobacz, co tam się dzieje. Piękna jest zareczko Wisełka, ale tu ile jest, powiem ci, ile tu rybek jest małych? No i dobra, i czekaj. Słuchajcie, kochani, no fajnie mieć żonę, która lubi wędkować, ale iść mi przynieść świeże robaki. No tak nie za bardzo brzmi, nie? Jakby było kochanie, mężu, czy coś, a iść mi przynieść świeże robaki. Jeszcze w takim błocie. To trochę nie bardzo, kochani, chyba, nie? Jak myślicie? Co jest fajniejszego? Co? Co jest fajniejszego? Żona wędkarka, czy... Ale... Jak ja mam wyjść teraz klepkami, słuchajcie? Masakr. O Jezu! Ale moja żona wybiera miejsca, naprawdę, powiem wam. Masz rybę? O. No to ściągaj. Brawo! Dareczku, wyrównała Justynka twój rekord. Jakaś jest, ale zobaczcie, kochani. Ty, płoteczka. Chyba. Tak mi się wydaje. Idę po robaki. No, idziemy, chodźcie, kochani. I zobaczcie, nie na darmo tu szedłem, żeby nagrać. Dareczku, moja żona się z tobą zrównała, chciałem ci powiedzieć. Wynikiem, zobaczcie. Aktualizacja, kochani, to jednak słońce mi świeciło, to jest uklejka, faktycznie. Bo to może być różnie, nie? Zobaczcie. Zobaczcie, kochani, dareczek. Jaka łopata? Dzięki moim przyjaciołom Justynce i Michałkowi jest tak zbieraczko. Coś pięknego. Piona, brawo. I 5. A wysieć ta na bytie w chałupie. Siemanko, kochani, sobota 15 lipca. Dopiero wstałem, 5:30. Nawet chyba 5:40, Dareczek nas podmienił. My pilnowaliśmy do około 3 w nocy. Później Dareczek wstał i nas podmienił. No i słuchajcie, no działo się. W nocy Dareczek pięknego lecha złowił. O, zobaczcie, kochani, kolejne branie.
I chyba, Dareczku, tak, złowiłeś parkę, bo chyba są dwa lechy większe. My w nocy na Dareczkę wędkę, o proszę. Zobaczcie, kochani, co się dzieje. Dareczek, masz coś? Zobaczcie, co się dzieje. Chyba żartnęło, ale jest. Coś jest, coś jest. O, maluch, ale... Maluch, ale na wizji. Jak żartnęło? No, szarpnął, kurde, mały, ale wariat, słuchajcie. Ale te lechy to później wam pokażemy. Te lechy, kochani, no, takie ponad kilo, nie? Ładne lechy. I to ten pierwszy lech to kiedy, o której uderzył? Koło 22 chyba, nie? A ten drugi, o której złapałeś? A, no widzicie? Ja idę zaraz zobaczyć, czy tam coś się dzieje na moich sumówkach. Proponuję z winą założyć federki. Tak, tak zrobię, no. Tutaj już federek jeden czeka. Justynka jeszcze śpi. Bo wczoraj też się wykazała, połapała parę rybek. Ale zobaczcie, kochani, jak jest pięknie. Tutaj na łojach też jest pięknie. W sumie Wisła wszędzie jest piękna. Szeroka, piękna. I ryby, 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 kochani. Tego brakowało tu. Tego nam brakowało, Dareczku? No. Ale kolejny gatunek. Jak to się nazywa? Starusie wołają. Jazda, babka. No właśnie. O, 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 o. Jaki wariatun go? A tu krzaki. Krzaki go? A, bo to jest myślę w sobie. No to jak w krzaki. Jak, koleżku, jesteś chwastem, no to niestety. Amen. No z chwastami trzeba tak postępować. Jeżeli jest to inwazyjny gatunek, to nie ma przeproś. To wypier papier z naszych wód. To powinien być taki odjazd. A nie się ktoś denerwuje. Coś tam, coś tam. Nie, Darek. Chwilę nie, Darek, tak sypia trochę. Żurek i barszcz. Czerwony to barszczyk. Nożyk mi tam. Co? Nożyk. Tam gdzie miałeś. Ja odkładam na miejsce. Ja pan ten galanty poryszył. Jaka żona dobra, dobrze, że mam drugą małżonkę gdzieś. Zobaczmy, bo tam herbata jest, widzę. A ci może usiadł i usługuj tam, no. O, gwiazda, nie? Młodszy je. Co robi się jeszcze? Schodząca gwiazda YouTube'a, to musisz nie mieszać z tym herbatem. No chyba się pomieszam w życiu zaraz. I bardzo. Cześć, kochani, ja mówię, że jestem schodzącą gwiazdą Bollywood i YouTube. A żona mówi, że mi pomiesza życie zaraz. No to jest małżonka. Oj, trzeba coś poprzerzucać, Darek, bo bida. Bida z nędzą. Za robotą. Za robotą. Wszyscy może za głośno jesteśmy, nie? Ja wiem. Mi się zdaje, że tak. Ale by mordy drzeta. Za nie powiedziała buzie. Mordy drzeta, no. Nie no, słuchajcie, kochani, kobieta ze wsi, małżonka, nie powie na przykład, nie drzy się. Moja sąsiadka, moja. Nie krzycz, tylko nie drzy i ta mordy, no. Wszystko. Krótko i na temat. Mordy by nie będą brać. Coś w tym jest.
O. O, ale będę musiał wykrukować. Jak tu idzie, to i przyjdę tu. No, no, piąteczka była. Jednak tam za daleko wróciłem. Mówi pani, on se przychodzi i każdy go dokarmia. O! A dzwonek masz? Nie. Pobierak? Tak, tak. Nie wiem, było, ale... Nie wiem, kurwa, to przychodzi sukra. No, chuja ze mną nie będzie waliła. Ale branie ładne było. Macie? Macie? No spokojnie, jest. Klejnik, pięknie. Nie zobaczę, proszę państwa. Chodź do kamery. Zobaczcie, kochani. Trzy razy sztuka. Ale łyknął. Zobaczcie, jakie klenisko nad Wisłą. Brawo, Dareczek, piątka. Sorry, że lewą ręką. Proszę bardzo. A cóż mi daje? No wypinaj, panie chirurg. Idziemy robić operację. Justynka. To jest. Ryba pod ochroną? Proszę. A już otwieramy. Nie, no Michał, trzeba odsłuchać się. No to... Ja się nie wpierdzielam w garę, bo gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Pamiętajcie, kochani. Także jak ktoś ma umiejętności... Ja mam umiejętności gadaniu, montowaniu filmów, informatyka. Ale do sprawy, kuchni, ale do kuchni to jestem źle w ręce. Znaczy zrobię zajebistą pizzę. No nie gadaj, że moja pizza jest zła. Umiemy jeszcze wiele rzeczy zrobić, ale to trzeba się... Nie wolno, kochani, pokazywać małżeństwie, że coś potrafisz. Bo nic nie robisz. Bo później roszczenia terytorialne. Jak kiedyś Hitler chciał pas zrobić między... eksterytorialny do wschodnich tych... do Pomorza Wschodniego. Tak samo i małżonka, jak się dowie, że coś umiesz robić, to ci utnie jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego palca i już nie połowisz, bo już kikutem nie da rady. Wszystko. Na Prusy Wschodnie, co ja powiedziałem. 7 lat żadnego nie widziałam z tym, z odpływaczem. Jakie 7 lat? Więcej jest mi, 8 lat to mam. Ważne, że kupił, czy tam filtry dokupuje do odkurzaczy. Tak, w odkurzaczy. Ej, branie, bierz, Justynka! Jezu, kochany. A może ja przerzuciłem, nie? A gdzie tam to jest? Bo ja nie chcę. Bo idzie. Moje? Zaraz zobaczymy. Nie. Ryba jest. O Jezu, kochany. Spokojnie. Spokojnie, pomalutku. Pomalutku, spokojnie. Taki był na mojej ręce? No. Silniejszy. Trzeba pokazać. Tak, Justynka złapała sunna. Proszę, jakie ładne bydle. O, na Michała, na męża wędkę. Tak. A teraz trzeba wrócić to. Jeszcze. Ale proszę. No, jaki wyssany ten babaczki. Wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj odcineczek. Zdecydowanie, definitywnie, jednogłośnie wygrywa Darek, Papa Smurf. Zobaczcie, kochani. To są tylko największe ryby, jakie złapał dzisiaj. Także dwa piękne lechy. Jednego, tego mniejszego, udało mi się na jego wędkę wytrzaskać, ale nad ranem pokazał klasę. Myślę, że około 2 kilo te rybki mają. No i klenik ładny. Klenik to myślę, że ma jakieś 30 cm. Wymiar ma 25, także wymiarowy. Oj. I kochani, powoli się zwijamy. Do kosza. Tak, powoli się zwijamy. Oczywiście pozostawimy po sobie porządek. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Oczywiście jak kto ma ochotę, to łapkę w górę. Dodatkowo napiszcie w komentarzach, kochani, jakbyście chcieli kolejną miejscowość, żebyśmy odwiedzili z odcinkiem. No i co, kochani, do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Ryby, ryby, ryby!
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed.